Cześć youtuberzy, z tej strony Lukcio32. Witam was w kolejnym odcinku z gry Train Simulator 2016. W tym odcinku przejedziemy nowy scenariusz North Jersey Coastline i scenariusz ALP45 DP. Scenariusz pierwszy Hoboken. Będziemy jechali pociągiem z lokomotywą ALP45 DP na linii North Jersey Coastline. Czas przyjazdu 15 minut. Pora roku lato. Pogoda pochmurno, godzina 18:20. Good afternoon, engineer. Starting at the Hoboken, the scenario will take you starring to the Newark Penn on the first part of a run down to the Bay Head. Before you start off, open the doors to allow the passengers to the board. Rzut oka na lokomotywę. Rzut oka na pociąg. No dobra, wracam do kabiny. Wyjeżdżamy do zabrania pasażerowie z Hoboken Terminal i przyjazd i zabrania pasażerowie z Newark Pendola. No to gotowe, pasażerowie załadowani, zasiedli, więc powolutku ruszamy. Na razie mamy nie jechać mniej więcej niż 15 prędkości ustawionej tutaj, nie przekroczyć 15 mil na godzinę.
scenariusz, na którym teraz jadę, nie jest, jest scenariuszem, który możecie dodać sobie do gry i zakupić, szukajcie, bo tego scenariusza, w którym teraz ja jadę, szukajcie na Steam. Oczywiście do kupienia jest. A dokładnie ten scenariusz, który jadę, to jest scenariusz wprowadzający... Czas przejazdu według... czas przejazdu wynosi 15 minut. Powoli nabierając prędkości, wytaczamy się ze stacji Hoboken. Nie, zaraz, nie? Tak, z Hoboken. Naszym celem jest Newark Penn Track 4, czyli tor czwarty. Do celu mamy 1,53 mili. Scenariusz, przejazd przebiega bez większych problemów. Słynny brzęczek się nie odzywa. Także jak na razie jest wszystko w porządku. We will passing through the original Morris and Essex Railroad Tunnel under Bergen Hill, built in 1876. The parallel tunnel to the left was built by Delaware, Lackawanna and Western Railroad in 1908. Czyli dostaliśmy informację, że przejeżdżamy przez tu oryginalny tunel Morris and Essex, tunel kolejowy Morris and Essex, pod górą Bergen, wbudowany w 1876. Boczny tunel, czyli ten lewy, zbudowany był dla kolei Delaware i Lackawanna Western Railroad w 1908 roku. No i jedziemy przez oryginalny tunel. Czyli każda trasa, którą nowa dodana do gry, jest to rzeczywistą trasa, którą pokonujemy prawdziwymi, występującymi realnie składami pociągów. Kierując lokomotywami wstępującymi i kursującymi po tych liniach w rzeczywistości. Od razu mówię, że nie gram po to, żeby jak najlepszy wynik uzyskać z tego scenariusza, tylko po to, by pokazać Wam, jak wygląda ten scenariusz. Znaczy, jak wygląda ta linia kolejowa.
razie nie zwiększam prędkości, nie przestawiam przepustnicy. Zostawiłem ją w pozycji off, ponieważ mam cały czas, według wskazań tutaj prędkościomierza, mam nie przekroczyć 30 mil na godzinę. A oto rzut oka na wagony, jakie ciągnie nasza lokomotywa. Znaczy rzut oka na wagon. Tak dla ciekawości. Wracam do lokomotywy. Nie wiem, ile mam do celu, ponieważ odległość do celu się nie z... w tym scenariuszu się mnie się nie zmniejsza. Więc nie wiem, ile tak dokładnie jest do celu. Do stacji Newark Penn Track 4. Tak dla mnie to każda lokomotywa z tych nowych scenariuszy, które dodałem sobie do gry, jest bardzo ładnie odwzorowana. Powiem wam, że bardzo ładnie się prezentuje. Również sama trasa, teraz jak jadę i oglądam z okna lokomotywy, przedniego okna, przedniej szyby lokomotywy, prezentuje się bardzo ładnie. Tak jak mówiłem, jeździmy po rzeczywistej trasie, która występuje w rzeczywistości. Ta trasa jest dokładnie... kawałeczek i miniamy jeden sygnalizator. Teraz mijamy właśnie pierwszy sygnalizator. Za drugim sygnalizatorem, przed trzecim sygnalizatorem będzie zwiększenie prędkości, będzie ograniczenie prędkości 75, więc będę mógł zmienić przepustnicę, ustawić w pozycję 1. Ale na razie staram się nie przekraczać 30 mil na godzinę. Powoli, bez pośpiechu staram się pokonywać trasę pomiędzy Hoboken a Newark Penn, a stacją Newark Penn, pomiędzy stacją Hoboken a stacją Newark Penn. Po drodze mijam jakieś fabryki z lewej i prawej strony. Przejeżdżam przez most nad rzeką. Będę przejeżdżał przez most nad rzeką. Z lewej strony mam też most po lewo. Tak jak widzicie, z lewej strony most. Z prawej strony rzeka. O, jak widzicie, mija mnie pociąg jadący do stacji Hoboken. Staram się dojechać, może nie o czasie, ale dojechać do stacji Newark Penn, tor 4. Właśnie zbliżam się do znaku ograniczenie prędkości do 75 mil. I gdy ostatni wagon minie ten znak, będę mógł przepustnicę przestawić w pozycję 1. Czyli
jak to się mówi, dodać nieco gazu. Może przestawię ją w pozycję 2, w trochę większej prędkości na bieżącej. Byle tylko nie przekroczyć 75 mil. Pociąg bardzo powoli rozpędza się, ponieważ jechałem dosyć wolno, tak by nie przekroczyć 30 mil. Teraz muszę uważać, nie przekroczyć 75 mil i mieć na uwadze słynny brzęczyk. Ale na razie brzęczyk się nie załączył, także możemy spokojnie jechać. Ale lepiej nic nie zapeszyć. Niestety nie wiem, jak daleko mam jeszcze do stacji Newark Penn, czyli stacji docelowej tego scenariusza, ponieważ twórcy tutaj, nie wiem, twórcy nie zrobili odliczania odległości oraz odliczania odległości od jednej stacji do drugiej. Jest tylko tyle widać tutaj, że czas idzie do przodu. Według, tutaj mam tak, 18.35 mam przyjechać. 18.35 mam przyjechać do stacji Newark Penn. A według zegara mam 18.35. Teraz mam informację. CSX South Canary Yards is the one on, is on the left and will shortly be heading on the waterfront connection. This track was opened in 1971 to allow trains to pass from the original Pennsylvania Railroad to Delaware. Delaware, Lackawanna and Western Railroad liners from Hoboken. Czyli dostałem jakąś informację, że po lewo mam Canary Yard. No taki, mam różne informacje odnośnie tej linii, takie historyczne informacje odnośnie linii. Czyli Yard to jest, inaczej mam bocznicę kolejową, która stała otwarta do użytku, dana do użytku w 1991 roku. I pozwoliła tutaj ruch chyba kolejowy pomiędzy do stacji Hoboken. Ruch kolejowy. Jeżeli dobrze odczytałem, tak szybko dosyć leciało i tak nie bardzo zrozumiałem, co tam pisało, ale nieważne. No, troszkę zwolnimy. Tu widzę ograniczenie do 50, potem 75, potem znowu 50, potem 60. Dziwne to jakieś. Nic z tego nie rozumiem, z tych ograniczeń. YouTuberzy, nie zwracajcie uwagi na przekroczenie dozwolonej prędkości, takie punkty ujemne, ponieważ gram tylko po to, aby pokazać wam przejazd danego scenariusza. Nie interesują mnie punkty dodatnie ujemne, jakie uzyskuję za przejechanie. Po prostu chcę wam pokazać dany scenariusz.
nadal kieruję się do stacji Newark Penn, tor 4, gdzie część pasażerów wysiądzie, a część wsiądzie i w tym momencie zakończy się ten scenariusz. Nadal nie wiem, jak daleko mam do stacji Newark Penn, ponieważ twórcy tego scenariusza nie dali odliczania odległości. Do celu. Ale mam nadzieję, że już niedaleko będzie moja docelowa stacja, która zakończy ten scenariusz. Zwolnić aż do 40, żeby zobaczyć 45. No, zbliżamy się według wskazań tutaj trasy, zbliżamy się do stacji Newark Penn. Newark Penn. On the left is the Maine Port Authority Trans Hudson, w skrócie PATH, Depot. We will shortly be leaving the Charlotte trackage and crossing over the main Northeast Corridor line as we head into Newark Station over the Passaic River on the dock-lift bridge. Kolejna informacja dosyć ciekawa, że po lewo mamy port Trans-Hudson, Authority Trans-Hudson i zbliżamy się do stacji Newark Penn. Zbliżam się do stacji Newark Penn.
ominąłem znak ograniczenia do 30 mil. I powoli zbliżam się do stacji Newark Bend Tor 4, czyli Newark Bend Track 4. Track 4, czyli Track 4. That concludes the introduction scenario. Let's see how it... I w tym momencie zakończył się kolejny, zakończyłem kolejny scenariusz i kolejny odcinek z gry Train Simulator 2016 na scenariusz North Jersey Coast Line.